Witam Was serdecznie. Nazywam się Aleksandra Kochańska i jestem edukatorką w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzisiaj spotykamy się w naszych domach, ale mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zobaczyć się także na żywo w muzeum. Dzisiejsze spotkanie jest okazją do opowieści o życiu i twórczości wyjątkowego polskiego malarza Józefa Pankiewicza. Naszą historię rozpoczniemy od 1866 roku, a dokładnie od 29 listopada, ponieważ to właśnie tego dnia przychodzi na świat Józef Pankiewicz. Jego ojciec jest lekarzem wojskowym, a matka opiekuje się domami. Tej pracy ma całkiem sporo, ponieważ Pankiewiczowie mają aż 5 dzieci. Józef jest najmłodszym z nich i zawsze z dużym zaciekawieniem przypatruje się starszemu rodzeństwu, zwłaszcza swojemu bratu Eugeniuszowi. Eugeniusz ma spore zacięcie muzyczne i w przyszłości udaje mu się pracować jako muzyk, ale już w tych najmłodszych latach wzbudza zainteresowanie małego Józefa i to z wzajemnością, ponieważ bracia obserwują się i to też Eugeniusz jako pierwszy zauważa w małym Józefie wielki talent artystyczny drzemiący w młodym chłopcu i to on go zachęca do tego, by go rozwijał. Być może właśnie dzięki niemu Józef Pankiewicz w wieku 18 lat podejmuje bardzo śmiałą decyzję. Kończy naukę w swoim gimnazjum i zapisuje się do rządowej szkoły rysunku, w której naucza Wojciech Gerson. Tam uczy się pracy z modelem, uczy się podstaw rysowania i nawiązuje bardzo wyjątkową przyjaźń. I teraz wyobraźcie sobie to połączenie. Nasz Józef Pankiewicz, którego autoportret teraz widzicie, był w tym okresie bardzo cichym, nieśmiałym młodzieńcem, skupiającym się przede wszystkim na swojej pracy. Natomiast jego najlepszym przyjacielem stał się Władysław Podkowiński. Postać bardzo wybuchowa, pełna energii, taka z ognistym temperamentem. Stali się najlepszymi przyjaciółmi. I było to połączenie pełne przeciwieństw, ale to właśnie oni zostali wyróżnieni jako najlepsi studenci w szkole Gersona. To wyróżnienie pozwoliło im na otrzymanie stypendium do Petersburga. W Petersburgu szkolili się pod oczyma mistrzów tamtejszych, ale nie przypadli im do gustu, ponieważ chciano tam ich nauczać idealizowania postaci, wygładzania wizerunku modeli, a oni nie chcieli tego robić. Oni chcieli malować realistycznie. Nie spodobało się to tamtejszym profesorom. Ale był jeden pozytyw tego wyjazdu. Józef Pankiewicz mógł dowoli odwiedzać różne galerie i muzea i tam poznawać prace innych niezwykłych malarzy. To przyniosło mu sporo inspiracji. Kiedy wrócił razem z Podkowińskim do Warszawy, otworzyli swoje studio, w którym mogli porzucić wszystkie reguły, malowali to, na co mieli ochotę, a z tego studia korzystał także inny malarz, Aleksander Gierymski. To on zachęcał ich do realistycznego malowania. I spójrzcie teraz na ten obraz. Jest na nim przedstawiony mężczyzna, dźwigający na swych plecach wiklinowy kosz. Ten mężczyzna ma długą, ciemną, gęstą brodę, na jego czole widać zmarszczki, a takie dość smutne spojrzenie skierowane jest gdzieś w dal. Jak myślicie, czy postać namalowana w tym obrazie mogła dokładnie tak wyglądać w rzeczywistości? Józef Pankiewicz starał się ją bardzo wiernie odwzorować. To jest jeden z obrazów, który powstał w nurcie realizmu, czyli artysta wiernie odwzorowywał to, co widział. Wkrótce za swoje dzieła zaczął zdobywać coraz większe uznanie, coraz większą renomę. To pozwoliło mu zrealizować wielkie marzenie. Pozwoliło mu to na wyjazd do Paryża. I teraz zobaczcie, chciałam Wam pokazać bardzo wyjątkowy przedmiot. Jest to paleta Józefa Pankiewicza. To właśnie na palecie artysta miesza kolory, wykłada je z tubek i decyduje, jakich kolorów chce używać przy swoich obrazach. Tam je miesza, tworząc nowe i nowe odcienie. I ten wyjazd do Paryża zainspirował Józefa Pankiewicza do zmiany kolorów, których chciał używać na obrazach. Poznał wtedy wielki nurt w malarstwie, impresjonizm.
Inspirował się wtedy obrazami Claude'a Monet, przypatrywał się im z ogromnym zaciekawieniem i pod ich wpływem zmienił swoją paletę. Jego obrazy stały się wtedy bardzo świetliste, zaczął używać bieli, sporo odcieni żółtego, zaczął je rozjaśniać. Inaczej też nakładał farby na płótno, ponieważ nie robił już takich gładkich pociągnięć pędzlem, ale zostawiał raczej takie z grubszą farbą nałożone plamki. To bardzo zmieniło jego sposób malowania. Kiedy wrócił z tym nowym sposobem do Warszawy, jak sądzicie, czy spodobało się to polskim krytykom sztuki? W tamtym czasie było na to dla nich zdecydowanie za wcześnie. Nie zrozumieli tego nowego sposobu malowania i Józef Pankiewicz musiał znosić bardzo dużo negatywnych komentarzy, dużo szyderstwa. To go trochę odwróciło od tego stylu i zaczął się skłaniać ku obrazom przedstawiającym ciemność, ku dziełom, które mogłyby ukazywać noc. Zobaczcie, to jest właśnie jeden z takich obrazów. Mamy przed sobą nokturn, na którym jest dużo, dużo czarnej farby. Widać też światło latarni odbijające się w wodzie i są też takie białe kłębki jakby takiego puchu. Jak się im przyjrzycie trochę bliżej, możecie zauważyć, że są to tak naprawdę białe pióra łabędzi, które śpią na wodzie. Józef Pankiewicz, tęskniąc za Paryżem, wybierał się na wiele spacerów nocą. Czasem chodził na nie sam, czasem z przyjaciółmi i przypatrywał się, jak wygląda wtedy miasto. Ogromnie go to interesowało i ten obraz, który tutaj widzicie, to nokturn przedstawiający łabędzie śpiące w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Nokturnem nazywamy właśnie taki obraz, który przedstawia noc. Używa się do tego ciemnych kolorów. No i zobaczcie, że Józef Pankiewicz przedstawił tutaj taką niesamowitą atmosferę miasta. Widać w tym nawet pewną tęsknotę. Podobno nasz artysta, tęskniąc za Francją, czytał francuską poezję i jeden z wierszy nakłonił go właśnie do namalowania tego obrazu. Dwa obrazy, które teraz widzicie, przedstawiają interesującą rodzinę. Pochodzą one z okresu, w którym Józef Pankiewicz zdobywał coraz większe uznanie, zgłaszało się do niego coraz więcej kolekcjonerów sztuki, którzy chcieli kupować od niego obrazy. I jednym z nich był Adam Oderfeld. Był on mecenasem sztuki, kupował od Pankiewicza obrazy, zamawiał także u niego dzieła, starał się promować jego twórczość. I te obrazy to właśnie zamówione dzieła przez Adama Oderfelda. Na jednym jest pokazany on sam, a na drugim przedstawiona jest jego żona i córeczka. Żona Adama Oderfelda siedzi do nas bokiem w czarnej, ciemnej sukni, natomiast tuż obok niej, w białej sukieneczce, stoi dziewczynka, szeroko uśmiechnięta, w ręku trzyma pomarańcze. Za ten obraz nasz Józef Pankiewicz zdobył wielkie uznanie. Został uhonorowany srebrnym medalem podczas Międzynarodowej Wystawy Powszechnej w Paryżu w 1900 roku. To pozwoliło artyście zbierać coraz większe honoraria za wykonywane prace, a także na kolejne zagraniczne podróże, do których powrócimy jeszcze w naszej opowieści, ale najpierw chciałam Wam pokazać jeszcze jeden portret bardzo wyjątkowej dla artysty osoby. Jest to Wanda z lublińskich Wajdowa. Artysta poznał ją mając 34 lata. Kobieta była wówczas żoną warszawskiego adwokata Emila Wajdla, który zapraszał Józefa Pankiewicza na spotkanie towarzyskie, a także zamawiał u niego obrazy. Do jednego z takich dzieł pozowała właśnie Wanda i niespodziewanie między artystą a modelką narodziło się uczucie. Wanda jednak nie chciała wywoływać skandalu, dlatego nie rozstała się z mężem i dopiero po paru latach, kiedy para wzięła rozwód, raz jeszcze spotkała się z Józefem Pankiewiczem i dopiero wtedy ponownie wyszła za mąż.
Od tego czasu malarz uwielbiał przedstawiać ją na swoich obrazach. Istnieją nawet takie anegdoty, według których nie chciał rozstawać się z dziełami, na których była jego żona. Podobno kiedy Wanda podarowała jedną z takich płócien swojej córce, zazdrosny Józef Pankiewicz bardzo szybko namalował dzieło o podobnej kompozycji, by mieć je z powrotem dla siebie. A obraz, który widzimy teraz, zaskakuje kolorem. Popatrzcie, jak intensywnie zielony jest sweter Wandy, jak wielobarwne są materiały o różnorodnych wzorach w tle, jak kolorowe są grzbiety książek za siedzącą kobietą, a nawet ile odcieni można odnaleźć w skórze Wandy. Zobaczcie, jest tam trochę żółtego, zielonego, niebieskiego czy różowego koloru. Pomyślcie, że od obrazów, które widzieliśmy przed chwilą, od portretów rodziny Oderfeldów, minęło 15 lat. Jak sądzicie, co się stało w ciągu tych 15 lat, że artysta aż tak zmienił swój styl malowania? Odpowiedzią są podróże. Józef Pankiewicz, podróżując po różnych krajach, oglądał muzea, galerie, przez co poznawał pracę starszych mistrzów, ale także szukał nowych trendów w sztuce i eksperymentował także w swojej twórczości. Podczas swoich podróży odwiedził takie kraje jak Włochy, Holandię, Belgię, także Niemcy, Austrię i Anglię, ale z całą pewnością najbardziej lubił wracać do Francji. Odwiedzał na przykład Saint-Tropez. Na krajobrazie, który teraz widzicie, przedstawione są w ciepłych tonacjach domki miasta. Pełno jest dla nich żółtego, pomarańczowego, złotego koloru. Zimne barwy pojawiają się dopiero w niebieskich falach zatoki czy błękicie bezchmurnego nieba. Artysta podczas wyjazdu do Francji zainspirował się w dużej mierze twórczością Paula Cézanne. To dzięki niemu od tej pory na obrazach Józefa Pankiewicza najważniejsze staje się światło i kolor. Co ciekawe, artysta nie zostawiał tych najnowszych nowinek z Francji tylko dla siebie. W Krakowie zaproponowano mu etat profesora na Akademii Sztuk Pięknych i tam nauczał. Wśród jego uczniów byli tacy artyści jak Jan Cybis, Artur Nacht-Samborski, Józef Czapski, Zygmunt Waliszewski czy Tadeusz Potworowski. Nasz Józef Pankiewicz był świetnym pedagogiem, ponieważ nie tylko opowiadał, jakie są najnowsze trendy w sztuce, ale także zachęcał studentów do własnych eksperymentów. Ta praca na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pozwoliła artyście na stabilne życie, mógł spokojnie planować kolejne podróże. Tę destabilizację przyniósł dopiero wybuch I wojny światowej. Wtedy artysta przeniósł się na chwilę do Francji, ale zaraz potem wyjechał do Hiszpanii. Tam namalował ten obraz, który teraz widzicie. Zobaczcie, jest na nim przedstawiona ulica w Madrycie i malowana też jest inaczej. Tutaj już króluje fowizm. Fowizm to był taki kierunek, który stawiał przede wszystkim na mocny, intensywny kolor, kładziony raczej takimi właśnie plamami. Zobaczcie, mamy tutaj ulicę, która też zbudowana jest z pewnych brył. Jest tu geometryzacja, mamy tutaj wpływy też kubizmu. Zobaczcie, bloki tutaj mają na przykład, są stworzone z prostokątów, balkony to także powielone prostokąty. Może wy dopatrzycie się jeszcze większej ilości figur geometrycznych, ale widać, że artysta tutaj jeszcze bardziej eksperymentuje z kolorem. Kolejny obraz Józefa Pankiewicza, malowany w stylu fowistycznym, to ta martwa natura, którą teraz widzicie. Popatrzcie, jest na niej niebieski dzbanek, misa z owocami, wśród których wymienić można żółto-zielone banany i winogrona o ciekawym niebiesko-fioletowym odcieniu. Całość jest też udekorowana wzorzystymi materiałami, wśród których dominuje taki intensywny czerwony kolor. Otóż wiąże się też z tym pewna historia, ponieważ w Hiszpanii
Pankiewiczowi było trochę trudniej. Nie miał aż tylu klientów, nie sprzedawał tak dobrze jak dotychczas swoich obrazów. Sytuację uratowała jego żona. Wanda wtedy wymyśliła, że będzie dekorowała tkaniny i sprzedawała je właśnie takie o dość oryginalnych wzorach. Podobnie jak obrazy męża, jej tkaniny też obfite były w żywiołowe kolory. Zdobyła tym uznanie wielu klientów, więc rodzinie zaczynało się znowu powodzić. I jak myślicie, czy na tym obrazie przedstawione są tkaniny, które dekorowała Wanda? W każdym razie, kiedy skończyła się pierwsza wojna światowa, Pankiewiczowie mogli wrócić do Paryża i tam już osiedlili się na stałe. W 1924 roku powstał także pomysł w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, aby nawiązać znowu kontakt z Pankiewiczem i aby w Paryżu utworzyć filię Krakowskiej Akademii. Wymyślono, że przyjedzie tam grupa, nazywana wtedy Komitetem Paryskim. Składała się ona z przyjaciół artysty, ale także ze studentów. Mieli oni przyjechać do tej filii szkoły i nauczać się podstaw malarstwa, mieli też eksperymentować, ale dzięki temu, że była ona, ta szkoła położona w Paryżu, mogli chodzić do pobliskich galerii, do muzeów, na przykład oglądać wielkie dzieła z Louvru. Tę grupę nazwano później kapistami. Ta nazwa pochodzi od pierwszych liter Komitetu Paryskiego, KP, stąd wzięło się ich nazwa, że są kapistami. No i ci artyści kształcili się przez 7 lat, później wrócili do Krakowa, a Józef Pankiewicz wraz z żoną zostali we Francji. Pod koniec swojego życia Pankiewicz wciąż wyjeżdżał, wciąż malował też pejzaże, a jednym z jego ulubionych miejsc był port w Lesiota. Patrząc na ten krajobraz, łatwo zrozumieć, dlaczego artysta tak lubił to miejsce. Zobaczcie, widać tutaj wzgórza porośnięte piniami, jest ziemia o rdzawym, ciekawym kolorze. Widać też błękitne niebo, musiała być tam przyjemnie ciepła temperatura. Widać także różowy dom, któremu tytuł zawdzięcza obraz. Na sam koniec chciałam Wam jeszcze pokazać autoportret artysty. Józef Pankiewicz ma tutaj 58 lat. Ubrany jest elegancko i prezentuje się jako osoba poważna, refleksyjna, obdarzająca świat bardzo czujnym, ale zarazem wrażliwym wzrokiem. Józef Pankiewicz zawsze uważał, że sztuka pozwala na badanie natury, koloru, światła i zawsze był ciekawy, zawsze lubił poznawać nowe style, lubił eksperymenty, jego sztuka była bardzo zmienna. Artysta zmarł w 1940 roku, ale pozostawił po sobie niesamowity dorobek artystyczny, pełen prac malarskich, grafik, rysunków. Zostawił po sobie także swoich studentów, którzy także zostawili ślady w polskiej historii sztuki. Tym kończy się nasza opowieść, ale to nie jest wszystko, co dla Was na dziś przygotowałam. Do tych zajęć znajdziecie specjalne materiały. Będą na nich pokazane jeszcze raz obrazy, o których rozmawialiśmy, ale także zadanie specjalne. A oprócz tego chciałabym, abyście spróbowali namalować swoje prace. Prace inspirowane nokturnem, które dzisiaj widzieliście. Wy także spróbujcie namalować obraz, który przedstawiałby ciemną noc. Możecie wybrać się na przykład z rodzicami na spacer, możecie wyjrzeć przez swoje okna, kiedy będzie ciemne miasto i spróbujcie to namalować. Jestem bardzo ciekawa, co Wam wyjdzie. A na teraz już Wam bardzo dziękuję. Miło mi było Wam opowiedzieć o Józefie Pankiewiczu. Mam nadzieję, że niebawem zobaczymy się już na żywo w Muzeum Narodowym.